Jutro rozpoczynają się prace remontowe na autostradzie A1. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk chciałby jednak, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła je w późniejszym terminie. Powód? Obawy o drogowy paraliż miasta. Paweł Jędrusik. Prace przeprowadzone będą w ramach gwarancji i obejmą około 300-metrowy odcinek autostrady w Konopiskach. Z ruchu będzie wyłączone około 500 metrów drogi. Takich prac obawiają się w Częstochowie, bo tam prowadzone są obecnie duże inwestycje drogowe. Jakakolwiek w tej chwili próba ucieczki z korkującej się obwodnicy autostradowej będzie skutkować paraliżem komunikacyjnym w Częstochowie. My w tej chwili mamy już sytuację trudną z uwagi na generalną przebudowę dawnej jedynki, czyli Alei Wojska Polskiego, obecnie DK91. Prezydent Częstochowy zwrócił się do GDDKiA z prośbą o przesunięcie terminu prac, ale to raczej się nie stanie. GDDKiA argumentuje, że tak naprawdę każdy termin rozpoczęcia remontu będzie niedogodny dla kierowców. Na czas remontu organizacja ruchu będzie wyglądała tak, że przekładamy ruch z jezdni na Częstochowę, na jezdnię na Katowic, w kierunku Katowic. Tam udostępniamy dwa pasy kierującym się na Katowice, jeden na Częstochowę. No niestety nie zmieściły się tutaj taka organizacja, żeby były po dwa pasy w każdym z kierunków ruchu. Remont DK91 ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Z kolei prace naprawcze na autostradzie A1 potrwają do października.